Okej, moi drodzy, witam was serdecznie w nowej serii Zone of the Forest. Kochani, długo wyczekiwana gra, mega długo. Nawet nie wiecie, co się w ogóle działo przed sekundą na Steamie, jak tylko to kupowaliśmy. Wszyscy, jakby nie patrzeć. Tak naprawdę starałem się 10 minut kupić tą grę. Steam po prostu siadł całkowicie. Nie wiem dlaczego, aż tak ta gra jest wyczekiwana. Czy podejrzewam, grałem w The Foresta 1, niestety nie ma go jeszcze na kanale, aczkolwiek na pewno będzie, na pewno wszystko sobie na spokojnie już nadrobimy. Ale wiadomo, najlepszy efekt jest premierowo, gdy w jednej chwili wszyscy wrzucają właśnie tą jedną grę, można jakoś sobie te wyświetlenia nabić, dlatego ja z miejsca tylko to dzisiaj zaplanowałem sobie właśnie na nagrywanie Zone of the Forest. Odcinek pewnie będziecie mieć koło 22, jak to się tylko wyrenderuje i tak dalej. Więc kochani, bez zbędnego przedłużania gramy w nową grę, weźmiemy sobie oczywiście tryb normalny. Nie odpalałem jeszcze tego w ogóle. Nie wiem, jak będzie z dźwiękami, nie wiem, jak będzie z grafiką. Wziąłem wszystko na ultra, zobaczymy, czy to w ogóle pójdzie, jak w ogóle z optymalizacją w tej grze jest. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale myślę, że szybko się zaraz przekonamy. I zobaczymy, jak w sumie będzie się ładować ta gra. Niby jest zainstalowana na dysku SSD, ale wiadomo, no 64 GB RAM-u. Myślę, że na spokojnie starczy. Co jest najlepsze, gra dużo nie waży, bo waży ledwo 8,5 giga? 9 giga? Przynajmniej do ściągnięcia, z tego co widziałem na Steamie. Musiałbym zaraz zobaczyć jeszcze mniej więcej, ile to waży już po rozpakowaniu. Ogólnie pierwszy wstęp bardzo przypomina pierwszego The Foresta, tak nawet graficznie. Możemy obsługiwać laptopa. Other Family Members, czyli rozumiem, że musimy odzyskać ludzi z tej wyspy. Zwalcz demony. O nie. Ori mori. Dzieje się źle. Wypłyń po prostu, wypłyń. Czyli czeka nas rozbijanie szybki. Ogólnie z tego, co słyszałem, to teoretycznie fabuła nie jest jeszcze skończona. Ma być skończona w ciągu 7 miesięcy. Ale na tak wyczekiwaną grę myślę, że to nie jest problem. No okej, czy wypłynęliśmy? Czy ja miałem coś tutaj robić oprócz tego wciskania E? To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Czyli są również inni mieszkańcy wyspy. Trochę przypomina mi to The Lost. Ciekawe, ilu z was kojarzy serial The Lost. Zagubieni w polskiej wersji. To była niezła jazda. Dobra, jesteśmy. O dziwo chodzi w 60 klatkach, pięknie, ładnie. I powiem osobiście, że dosyć
dosyć szybko ponabijali ich już na pale. Dobra, leczonka jakieś tu jest. Czy mamy jakieś kontrolsy dziwne? Możemy podnieść kamień. Kamień collected. No to jeszcze widzę, że tłumaczenie nie jest do końca zrobione. I jeszcze tylko pytanko, czy tu są jakieś napisy z Polski? Ikony budynków, szkolenie struktur, tak. Tryb dużych głów, nie wiem co to jest. Dźwięk, profile, limity źródeł dźwięku. Jest wszystko w porządku. Widzę, że nie ma tu czegoś takiego jak napisy, więc no dobra. As you wish. Ulecz? Co tobie się dzieje? Kelvin. Kelvin. Podążaj za mną, weź przedmiot, oczyść. Zrób sobie przerwę, zostań, wybuduj, zdobądź. Podążaj za mną. W ten sposób się z nim komunikujemy. Kelvin trochę wyglądał na opóźnionego. Rozumiem, że przytrzymując E po prostu dajemy mu różne komendy. Którym się wyrzuca? G się wyrzuca. Albo otworzyć kuponek, naciśnij I. Wow, jest taśma. Dobra. Jak wygląda inwentory? Dodaj przedmiot do maty, aby je stworzyć lub połączyć. Pakiet awaryjny. Kliknij zębatkę, aby otworzyć pakiet awaryjny. Kliknąłem lewym, nie prawym, ale okej. Dobra, mamy tak. Nadajnik GPS, mamy topór taktyczny, który ma własne statystyki. Zapalniczka i przewodnik. Myślę, że zaczniemy sobie od przewodnika. Improwizowany, strukturalny, czy tam książka ogólnie po, taka instruktażowa, no. Dobra, namiot. Zmień tryb. Schronienie. Ile mamy struktur? Mała chatka z bali, schronienie myśliwego. Tu widzę, że identyko, jeżeli chodzi o deforest zwykłe. Jedynkę. Platforma na drzewie. Platforma na drzewie 2. Łóżko z patyków, krzesło z patyków. Magazyn patyków. A tu jeszcze coś takiego jest. Tego nie zauważyłem. Aha, dobra, tu jest po prostu dalej i tak dalej. To żeś Shira powiedział. Dobra, magazyn patyków. Ścieżka obramowana kamieniami. Ścieżka obramowana patykami. Rośliny, donica na stojaku. Łapki, wow. Łapka na małe zwierzęta. Trochę nieintuicyjne jest jeszcze to UI. Nie wiem dokładnie, co te klawisze robią, ale zaraz sobie to ogarniemy spokojnie. I tak, namiot. Potrzebujesz jakiegoś materiału pospatyka, bla 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 bla. Małe ognisko, drewno opałowe. To rozumiemy. Most wiszący. Lina. Wiecie co, powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o budowlę, to nie ma ich za dużo. Zastrzały. Co to są zastrzały? Aha. Możemy sobie usuwać niepotrzebne różne sporniki. Dobra. Jak to odłożyć? Czy da się to odłożyć? Nie wiem, jak to odłożyć. Da się zmienić tryb, ale nie da się. Nie da się odłożyć. Nie da się odłożyć książki. Dobra, prawy. No. No nie rób to sobie jej. Naprawdę nie da się tego odłożyć. Klikam wszystkie klawisze, ale się nie da. Jest tylko zmień tryb. O, czekajcie, da się. Klawiszem H. Czy G. Czy J. Kurde, teraz to ja nie wiem. Inventory is crafting. G odłożyłem, dobra. Przynajmniej to wiem. Nadajnik GPS mamy pod klawiszem N. I rozumiem, że to jest mapa. O kurczę, jaka fajna. No, to mi się podoba. Nie, pod klawiszem M mamy mapę.
Po prostu kliknąłem to z delikatnym opóźnieniem. Dobra, budowanie jest pod B. Nie wiem, czemu było pod H wyłączenie. I została nam myszka. Co się dzieje? Teraz B już nie działa. No ciekawie się dzieje. No, w ogóle teraz nic nie działa. A myszka mi została. O, nie, myślałem, że już działa, ale nie działa. Tutaj coś się zbugowało chyba. Coś się popierdaczyło. ZXCVB nic. Kurde, no nie chcę mieć niezapisanych postępów. No idzie za nami, idzie za nami. Ale ta myszka mnie irytuje. Ja to chyba muszę jeszcze raz niestety. Dobra, robię tutaj delikatne cięcie. Nie ma innego sposobu niestety na połączenie tego. Już widać pierwsze bugi. No nie ma niestety żadnego czytywania gry. Dobra, wrócę do was za chwileczkę. Dobra, kochani, chyba już wróciłem, ale naprawdę nie zapowiada się to jakoś super. I to ze względu na bugi. I to mnie bardzo martwi. To mnie mega martwi, bo naprawdę jeżeli gra już się spieprzyła w ciągu 10 minut, to jest tragedia. Dobra, stożywicy do drukarek, świetnie. Czyli będziemy mieć chyba jakieś drukarki żywiczne. Amunicja śrutowa. Granaty. No, tu już się lepiej zapowiada. Kolejna płachta. To jest plandeka. Dobra, a jak chcę to schować? G schowałem. Czy ja tego nie mogę naprawdę wziąć? Musiałeś to od razu zjeść? Widzę, że tak się chyba szybciej otwiera. Strzała z włókna. To kamień, mały kamień, okej. Okej. Flary. Czyli da się też chyba tylko kliknąć, okej. Czyli to jednak nie jest tak, że trzeba trzymać. To jest mały kamień, czy to jest ślimak? To jest ślimak. Dobra, zobaczmy, co tutaj się dzieje na tej wyspie. A widzicie, ale to już trzeba przytrzymać. Aha, czyli przytrzymanie... Dobra, rozumiem. Sorry, mój błąd. O, zabijecie, nie zabijecie. Kelvin, wiem. Wyglądam jak idiota. O, zabiłem. Da się oskurować. Ja aż boję klikać tych podstaw skrowania. No widzę, że te meby są upośledzone tak samo jak i ja. I widać, że jeszcze nie mają czegoś takiego zaimplementowanego, że ej, jak widzisz gracza, to tu może uciekaj. A nie ląduj. Dobra, tym mięskiem sobie zaraz tutaj... Myślę, że zapełnię cały ekwipunek, a Kermin się patrzy jak na idiotę. Może i masz trochę racji, przyjacielu. Dobra, M. Jest tutaj nasza mapka. Zdaniem, że to są nasi przyjaciele. Nie wiem, ile dokładnie minęło od naszego wylądowania. Dobra, widzę, że oni są nietargetowalni. No to co? Idziemy w las. Ale mówię, na razie nie jest super. I obawiam się, że ta alfa, czy alfa, to nie jest alfa. Ten pre-release teoretycznie, early access jednym słowem, może pokazać tylko, że twórcy się troszeczkę przeliczyli pod względem wypuszczania gry. Zaraz sobie zetniemy jakieś drzewko, żeby zobaczyć, jak to wszystko działa, ale to... Za chwileczkę. Najpierw sobie znajdźmy jakąś miejscówkę. W ogóle, co my tutaj mamy do zrobienia? Czy my mamy coś, co nam pokazuje jakieś logi? Kurde, boję się, mega się boję. No ale dobra, poznaj podstawy konstruowania. Widzę, że nie ma innej opcji. Małe ognisko. Jakby nie zbugowało się, uff. Nowa receptura. Nam pokazuje tu jakieś... jak ciekawie. Da się rozglądać. Żywica od drukarek, granaty. Czy granaty... Mogę wziąć granaty. Ale nie wiem, czy chcę. Nie mogę jednak niestety przełożyć tego...
na jakiś quick slot. To też mnie niepokoi. Twórcy pomyśleli o quick slotach. Ciekawe. Dobra, myślę, że... O, wybiórki! Grzyby, no to chyba nie jest dobry pomysł, ale... Być może... Widzę, że to ogólnie system zaimplementowany jest w stylu... Co zjesz i się przekonasz, co robi, to dopiero będziesz wiedział. Lina. Kanina. Jakieś szkielety pierwsze. Nie spotkaliśmy jeszcze naszych przyjaciół kanibali. Dlaczego osoba, która była na początku pokazana, która nam to wgryziła bronią? Jezu, nóżki, korpusy, świetnie. Dlaczego nam odpuściła? W sensie mogła nas zabić, to by na pewno ograniczyło jej sporo problemów, które zapewne wyrządzimy. I serio, wydaje mi się, że silnik graficzny jest ten sam z The Forest. Co prawda dawno grałem w The Forest, naprawdę, w jedneczkę grałem bardzo dawno. Ale nie widzę tu żadnych rewolucji, jeżeli chodzi o to. Może powinniśmy też się cofnąć jeszcze do samolotu. Dobra, da się schodzić po kamyczkach. Jak sobie poradzi Kelvin? Czy on się nie zgubi? Leci dookoła. Dobry jest, naprawdę jest dobry. Rozumiem, że na razie tylko i wyłącznie... Tap? Jakaś dziwna... Dziwna... Ulicja, zapomniałem polskiego słowa. Nieruszczka, kostur, o, prędzej. Pewnie od kanibali. Widzę tu jakąś jaskinię, tylko nie widzę wejścia. No i właśnie pytanie też, czy dobrym posunięciem przez twórców było dodanie właśnie tej mapy. Czy to nie stworzy wręcz takiego zbyt pokazywania graczowi, ej, możesz iść tu. Odblokowano jaskinię, no to kurczę, w pierwszym odcinku wejść do jaskini. Trzeba. Tylko my chyba latarki nie mamy. Czy Kelvin pójdzie za nami? Rozumiem, że nie. Dobra, pod L mamy latarkę. Znaczy latarkę. To jest latarka? To jest jakiś podgrzewacz. Dziwne to jest, ale okej. Kelvin za nami nie poszedł. Nie mamy tutaj mentalnego pomocnika. Dobra, kolejne flary. Jest jakiś laptop. Amunicja, ale broni nie widzę. Kurde, nie podoba mi się to. Czaszka collected. Da się wyłączyć, ale nie da się wziąć. Myślę, że to źródło światła byłoby lepsze dla ciebie, przyjacielu. Tak mi się wydaje. I cały czas coś słyszę, że coś tam się kurczę. Pałęta, zbiornik powietrza wzięty, okej. Jakieś wiaderka, wiaderek wziąć nie możemy niestety. Cóż to jest? Wycink z gdyty collected. Puffcorp Outbites. Sahara Therapeutics for Remote Island. Ciekawe. O, da się przybliżyć. Lokacja wyspy jest ciągle nieznana. Prawnicy are under strict. Są w kropce? NDA-ki gwarantowane, coś takiego. Dobra, schowaj to. Nie wyciągaj mi tego. Boże, już się martwię, naprawdę. Jak to sobie odłożyć? Może i? Weź piekierę do ręki. Oj, co jakieś... A, to nam pokazuje, co zrobić możemy. Dobra, tylko tak. Tu widzę, że mam jakieś jeszcze... Dziwne kontenerki. Tu są patyki. Widzę, że patyk możemy wziąć do ręki. No, a jak to położyć? Lewy? Prawy? Połącz, tu jest, okej. Pochodnia, potrzebujemy jeszcze jakieś szmatki, tkaninka. Połącz. I weź do łapki. Podpal. No i to jest od razu coś lepszego. Tylko pytanie, czy my możemy mieć na przykład siekierę i
Chyba nie możemy. Weź pochodnie. Nie podoba mi się to. Jak my tylko możemy mieć pochodnie w ręku. To jest moim zdaniem trochę głupie. Aczkolwiek być może jeszcze nie wiem po prostu jak ją wziąć. Ja się w sumie uczę gry tak samo jak i wy. Udźwiękowanie jest super. Albo coś tu lata, albo to nietoperze. Chyba nietoperze. Jest tylko latarka. Kontrolem się standard wokuca i widzę, że mamy coś takiego jak widoczność. Ale jeżeli chodzi o widoczność tej pochodni, to jest marna. Tak jakby w ogóle jej nie było. Tak jakby w ogóle tego nie było. Nie dziwi mnie, że Kelvin za mnie nie poszedł. Po co on nam, skoro nie chodzi z nami? Rozumiem, że odwanie lokacji i tak dalej, no ale bez przesady. Widzę, że to już nasi byli. Co to jest? Jak Atomic Herta, czy Harta, nie Herta. Ten polimer. Au, będzie pierwsza śmierć? Fak, umieram. Miałem jakieś środki przeciw... On tam idzie. Widziałem łapkę. Może nie? Mamy jakieś środki przeciwbólowe? Mamy. Op. Jak cukiereczki, jak aktor na Seven Daysie. Mówiłem, że go widziałem. Widziałem. Da się bronić. Ale ja chyba jeszcze nie chcę zejść do ciebie. Nie ma. Cię zbaguję, ale cię zabiję. Au, nie bij, przepraszam. Nie tłucz mnie tylko. To HP nam nie rośnie. Z drugiej strony trzeba. Biec. Jak krótki. Okej, pierwsza śmierć. Jest. Nie? Pod względem horroru. Coś się chyba odcinamy. W jakimś kokonie byliśmy. I widzę, że podobne zagrywki jak w The Forest 1. Ja wiem, że ja będę non-stop porównywał te rzeczy. To jest nasz plecak? Tak, to jest nasz plecak. No, ale weź zapal tą latarkę. Znaczy latarkę, tą zapalniczkę, która jest lepsza od pochodni. Co tu się... O to kurwa jest. Zaznaczam, że jest to tryb normalny. Czyli mamy dwa życia, tylko i wyłącznie. Czemu to piórko mi wyskoczyło na twarz? Co się dzieje? No nie mówcie, że znów od początku wszystko. Nie, dobra. Widzę, że stworzyłem złe podejście. Najpierw definitywnie trzeba zrobić bazę. To jest coś, co dzisiaj jeszcze zaczniemy z pewnością, ale myślę, kochani, że spotkamy się za chwilę w sumie. Dobra, kochani, wróciliśmy znów ponownie do tego samego miejsca. I z tego co zauważyłem, mapa jest generowana. Czy mapa generowana? Może nie mapa, ale chyba spawn ogólny jest generowany losowo. I z tego co widzę, właśnie, ja tego nie zauważyłem na początku. Tutaj na mapce widzimy jakieś znaczniki I, czyli myślę, że to jakieś informacje, ale przed tym, zanim sobie tam pójdziemy, to po pierwsze, to muszę się uleczyć. Bo ja sobie na razie tamte leki wziąłem do ekwipunku, nic więcej. I myślę, że... Mam jeszcze jakiś znacznik, czy to jest Kelvin? Nie, jest jakiś znacznik. Ale nie wiem, co on tutaj robi, okej. Właśnie, gdzie jest helikopter? Helikopter jest na wprost. Myślę, że
Możemy również odwiedzić helikopter i to, co z niego zostało. O ile tu nie ma żadnych rekinów, bo to też jest bardzo prawdopodobne. Da się otworzyć tu? Nie da się. Jest tu gdzieś tlen pokazany? Albo wiecie co? Może jednak zmiana planów. Zmiana planów, bo ja zaraz znów zginę i będę prolog przechodził po raz piąty. A tego bym nie chciał. Tego bym bardzo nie chciał. Bo powiem osobiście, że już trochę mam dość. Trochę mam dość tego prologu. Dobra, myślę, że po pierwsze musimy sobie zorganizować jakoś schronienie. I to schronienie myślę, że byłoby dobre. Jeżeli... W ogóle zobaczcie na te tekstury, no żeby nie było. Naprawdę ja was nie oszukuję, jeżeli chodzi o detale. Mam wszystko na maksymalnych detalach. Totalnie maksymalne. Zdjęcie rozdzielczości nie ma włączonej. Czarnofilmowe. Czerni-biel, tylko czerwień hit, miasto. Aha, czyli to kolekcja kolorów. No ale ogólnie wszystko jest na ultra. To są skały. Nie wiem skąd te wymagania na stronie, ale albo to się nie wczytało poprawnie jak powinno, albo nie wiem. Bo gra jest zainstalowana na dysku SSD. Uuuu! Nienawidzę pająków. O Jezu, aż mnie ciary przeszły. Czyli tak, no musimy się gdzieś wybudować najlepiej przy wodzie. Bo jakby nie patrzeć, woda będzie nam mocno potrzebna. Kanibali jeszcze nie widać. Na razie na pewno nie pójdę do jaskini, bo ta jaskinia jest niebezpieczna. No, nie da się utłuc? Szyszki. Były szyszki, widziałem. A widzę, że na północy mamy jakiś punkt. Może od razu do niego pójdźmy, ale boję się, że znów będzie problem właśnie tymi cholernymi zgonami z mojej strony. Królik! Mam cię! Pierwszy rabbit. I pierwsi kanibale! Co ty tam masz? No nie chcę z nimi na razie walczyć. Dobra, mamy tu jakiś strumyk. Czy my się możemy napić z niego na przykład? Możemy i to jest czysta woda. Pójdźmy w dół strumyka i wybudujmy się na razie, czy wybudujmy. Myślę, że jakaś prowizoryczna kanciapka będzie spoko. Tam, że to królik, ale królik jest tam, a tam jest jakaś małpa. Do biura! Skąd dobiegał owy dźwięk? Ach, Jezu, to Kelvin! Oh. Robi się ciekawie, no naprawdę, udźwiękowienie jest świetne. Udźwiękowienie przynajmniej na razie jest świetne. Wolałbym się wybudować gdzieś, gdzie mam dostęp do drzew. Robi się ciemno. Tu ten strumyk sobie nadal leci, to może ja się w górę jednak powinienem piąć. Ale tak głupio zrobiłem. Kamień collected. No i mamy tu jakiegoś dziwnego stworka. Pytanie, czy ja chcę z nim walczyć. Czy ja jestem na tyle już mocny? On sobie tylko tu pije, on mnie nie atakuje. Na razie przynajmniej. I może tak zostanie. Kelvin, chodź, bo cię zje. Tego bym nie chciał. Nie wiem, ile ty masz zdrowia. Nie wiem, czy ty w ogóle masz zdrowie. Czy ty w ogóle wyglądasz na schorowanego chłopaka, ale... O, nie masz miejsca. Królik! Patyki zbieramy. To wygląda normalnie jak ścieżka do Baby Jagi. O kurde faja. Zostaw mnie, nic ci nie zrobiłem. Przynajmniej na razie ci nic nie zrobiłem. Nie chcę z tobą walczyć. Bądź grzecznym kanibalem. Bo tu jest wioska. Aha. Znaczy, no, mitologicznie, biorąc pod uwagę to, że jest tu woda.
Ale jak widać też nie mamy tutaj więcej trasy, jeżeli chodzi o rzekę. Dobra, no to idziemy dalej. Myślę, że znajdziemy jeszcze jakąś miejscóweczkę. Tylko boję się o tą śmierć, cholera, naprawdę boję się o tą śmierć, bo tutaj przynajmniej ta gra powinna zapisać automatycznie po prologu. Naprawdę, tak samo jak Atomic Heart, który w sumie chyba miał po którejś cutscence w prologu save. Tylko mi chyba te save nie działały po prostu i to był problem. Tak tutaj tego save'a nie ma. Jeżeli nam się coś wykrzaczy, z automatu musimy wszystko od nowa przechodzić. To jest złe. To jest bardzo złe. Ale jak po bombie. Może Shiro zacznij iść, a nie biegnąć. Ale teoretycznie jak pójdziemy właśnie w tamtą stronę, do tego punktu, to jest tam woda. Spatyk? Nie, przewidziałem się. Jest tam woda. I to w sumie nie jest chyba głupie. Widzę, że mamy coraz mniej siły. Ten wskaźnik w prawym dolnym rogu, który jest obok wody, on chyba wskazuje na zmęczenie naszej postaci. Chociaż jest coś takiego jak sen, jest coś takiego jak woda, głód. Kelvin, małpko, chodź. Kurde, kolejna wioska kanibali. Nie podoba mi się to. Rozumiem, że to też jest woda. Ale stojąca. Więcej małpek. Nie podoba mi się to, co mam wam powiedzieć. Ale serio, non stop mam wrażenie... Kurde, faja, przestań, bo ja się prawie zesrałem. Łomatko. Ale mnie wydygał. Ale mnie wydygała cholera. Biegiem za sarnami. Pyk, 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 pyk. Nie, staminy mi zabrakło, ona jest już prawie martwa. Ranna sarenko, wróć. O. Ja wiem, że... Chyba ją krwawienie dokończyło. Możemy cię oskurować? Możemy, no to będzie mięsko. Może jakaś serninka. Czy no na pewno... Nie! Nie, nie jedz tego, nie jedz tego! Zeżar na surowo. Co za muł? Robactwa dostaniesz i po co ci to było? Dobra, tutaj mamy pierwszy wskaźnik. No kurwa. Naprawdę? Do kolejnej jaskini? Dobra, idziemy w tą stronę, idziemy się rozbudować, bo ja naprawdę boję się, że zaraz znów padnę. Już trochę jednak przyszliśmy. Chodź, Kevin, chodź. Nie bój żaby, będzie dobrze. Naprawimy ci uszy. Pałeczkami. Daleko do tej wody jeszcze? Zobaczyliśmy z kursu. Okej, jakiś ptaszek nam wraz pod nogi. Ej, no tu było tyle pięknych drzew. Co tu się dzieje? Gdzieś ta gra jest zbugowana jak cholera. Co się dzieje ze skałami? Czy te skały były również takie brzydkie na początku? Taką wiewiórkę to ty powinieneś w łapę wziąć. No nie da się jej zabić. A kij z tobą, wiewióra. Idziemy tam w stronę drzew i tam się rozbudujemy. Zabiłem. Nie chciałem jej zabić, a ją zabiłem. Pierwsze co robię w tej grze to morduję zwierzątka. Animalsy jak nic mi ten film zablokują. Nie, małpki to trzy. No, naprawdę te lasy znikają w oczach. Weźcie nie małpki. O kurwa, te dźwięki są źle zrobione. Żółwia widziałem.
Dźwięki są źle zrobione, bo one z automatu, jak tylko coś tu krzyknie. No bez jaj mi ten znika. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? No przecież ta... No kurwa, znikający las. No żartujecie wy sobie teraz ze mnie? Gdzie ja jestem? Nie, no to jest komedia. To, co się teraz tutaj dzieje, to jest komedia. Ja próbuję znaleźć jakieś drzewo. O, dobra, te drzewa nie są fejkowe, przynajmniej to. No to mi się mega nie podoba. No, jednak są fejkowe. Czemu jak podchodzę, to znikają tekstury? Co tu się dzieje? No zobaczcie, no... I ta gra w tej chwili kosztuje ponad 100 zł. Ja nie mogę znaleźć żadnego drzewa. Fata Morgany, definitywnie, może coś zeżarłem i dlatego tak mam. Aha, i za nami jest piękny las. Nie no, to jest po prostu... Tu coś się chyba skasztaniło z tym... Z tym generatorem. Bo to jest po prostu niepodobne do niczego. Żadnych drzew, nic. Moja postać jest już zmęczona, a czy ja mogę w ogóle zrobić na przykład sobie jakiś schron? Czy ja coś mogę tutaj zrobić? Zmień tryb. Zgaduję, że zaraz się znów zbagujesz. Jakbym miał jakieś drzewo, czy drewno, to pewnie tak. Krzesło mogę zrobić, ale nic więcej chyba. I chciał, czy nie chciał? Potrzebujemy dwóch logów. Idź zbierać surowce. Może tobie drzewa nie znikną. Weź przedmiot. A, nieważne. Zdobądź kamienie bale. Upuść tutaj. Zobaczymy, co zrobi. No. Masz własną siekierę, dobrze. Kurwa, te drzewa się zbugowały. Naprawdę te drzewa się zbugowały. My jesteśmy w tej chwili w lesie. Tylko te drzewa są niewidoczne. Nie no, ta gra... O, drzewo się pojawiło, fajnie. Tragedia. Ta gra jest w tragicznym stanie, ona się nie nadaje na Early Access. Jeżeli ktokolwiek mi powie, że ta gra się nadaje na Early Access, to go wyśmieje. Przecież to jest po prostu karygodne. Mogę zapisać grę, no trzeba zrobić restart, naprawdę restart, bo... No, tu się coś pokasztaniło. Ta gra jest po prostu Early Access, co się nawet nie powinno nazywać Early Access. Jak nie będę miał teraz drzew, to się zirytuję. I nie wiem naprawdę, czy nie zrobię zwrotu. Bo to, co się tutaj dzieje, to jest po prostu śmiech na sali. Gra, która wychodziła... Huk wie ile lat? 8? Ktoś mi na Discordzie pisali, że naprawdę długo. No dziękuję za drzewa. Dziękuję za drzewo. Ja tyle, kurwa, przelazłem po to, żeby nie mieć drzew. Bo to się w pale nie mieści. No i teraz to ładnie wygląda, nie powiem. I chyba nawet teksturki się poprawiły. Teraz to nawet mogę się z wami tłuc. Nie ma problemu, chodź ta. Dramat. Dramat. Pierwszy kanibal. Chcę zobaczyć, jak ty wyglądasz. Rozumiem, że wyglądasz bardzo fajnie. Małpka! Gdzie ty jesteś, małpka? Tu jesteś, małpka. Czy da się ich ponownie spiartować? No nie mówcie, że się nie da spiartować kanibali. Da się, dobra. Trzeba przytrzymać. O, małpka!
Was jest tu chyba więcej. Tak, was jest sporo więcej. Monkey! Jeszcze jedna. Hono, hono. Uuu, ale się zirytowałem. Zirytowałem się, taki bug. Znaczy mógłbym się teoretycznie domyślić, że coś tu jest kurde nie tak. Podążaj za mną. Chodź. No ale sami pomyślcie, czy wy nie zirytowalibyście się, jakbyście mieli taką sytuację? Jeszcze zaraz umrę od kanibala. Kurwa, wiedziałem. Dobra. Tą grę trzeba poznać. Tą grę trzeba poznać. Spokojnie, nie martwcie się. O! Czemu tu muzyka gra? Na palu jesteśmy. Czemu tu gra muzyka? Kanibale sobie radyjko ogarnęły. No to wychodzi. Czy my to im radyjko możemy zakosić? Kurde, no nie może być. Kanibale mają radyjka, no świetne. Zjedz sobie te cukiereczki. Nie możemy uwolnić? No nie wyględnyś. To co twoje męki, spokojnie. Ja tu chciałem ci pomóc. O, Kelvin, znalazłeś mnie, dziękuję. Jego można uskurować? Co? Paskudny pancerz collected. Wow. Okej. Nie wiem, czy twórcy nie przewidzieli tego? Ojejejejej. Zamiar to są zwłoki, to jest jakaś lina nawet, uuu. Wiecie, to jest w tej chwili taka w sumie poglądowa, znaczy poglądowy odcinek. Ja na razie się nawet zbytnio nie staram, jeżeli chodzi o przechodzenie tej gry, bo nie wiem, z czym się to je. To znaczy, wiem ogólnie, czym jest The Forest, ale nie wiem, czy ta gra w ogóle się nadaje jeszcze do ogrywania. I to mnie bardzo niepokoi. To mnie bardzo niepokoi pod tym względem. I to jest fajna miejscówka, żeby może zacząć coś budować. Fajnie wymyślili chłopaki z tym, że mamy tego Kanye Westa, chciałem powiedzieć. Jak on tam miał? Kelvin. I to jest naprawdę bardzo fajne, bo jest chłopak przydatny. Dobra, budujmy coś. W sumie ta gra na tym głównie też polega. Nie skradajcie. Kelvin, atakuj. Idźcie sobie. Nikt was tu nie chce. Czy ja wam coś zrobiłem? Definitywnie wam chyba coś kurwa zrobiłem. Skoro mnie tak traktujecie. Nowy sąsiad. Nowy sąsiad, a wy co? No właśnie, a wy co? Kelvin, gdzie ty jesteś? Gdzie ty się kurde ślajasz, człowieku? Broń mnie, jest coś takiego? Zdobądź weź przedmiot, oczyść. 5 metrów. 10 metrów. Kurde! No nie, nie, nie. Do wody, morda mnie nie zaatakują. Muszę się uleczyć na szybko. Cukiereczki. Was nawet nie widzę. A,
tu jest wąż rzeczny niebezpieczny. Kelvin, ty miałeś mi pomagać, a ty ja nie wiem, co ty robisz. Miałeś oczyszczać. On sobie chodzi. Nie patrzy, tutaj węże pływają. Idź, przegończ, idź. Miałeś obczyszczać. Miałeś obczyszczać, a ty co robisz? Gdzie jest to drzewo, które waliłem? Nie żyjesz? A kto umarł? Ten nie żyje. Dobra, zaczynam pojmować walkę w tej grze. Widzę, że się wiele nie zmieniła od zwykłego deforesta. Czy już wszyscy, czy ja wam jeszcze muszę zrobić kamikadze? Nie wiem. Kelvin, zbieraj. Dobądź, podążaj, wybuduj, zostań. Zrób sobie przerwę, oczyść. 10 metrów. Może teraz nikt mi nie przerwie. No, to do roboty. Chcę zobaczyć, co ty robisz. No, już, już. No. Aha, będziesz ścinał. Ładnie, ładnie. To ja se pościnam. Patrz, robię to samo, co i ty. Pyk, 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 pyk. No, ty już chciałeś, szybszy jesteś. A fizyka tych drzew jest naprawdę bardzo ładna. Ale to też mogłeś, Jezu, jakieś puste drzewa są? Czy ja cię mogę przypadkowo uderzyć na przykład? I kłody nam uciekają. No. Nie rozumiem trochę, jak to jest zrobione pod tym względem. Ale okej. Okay. G się puszcza. Czy ja na przykład mogę, o, coś takiego zrobić? Trochę nie rozumiem tego, jak to działa, ale okej. O, tu. No, lewy. Aha, dobra, wiem już jak. Rozumiem, że tak się robi deski. No inne kontrolery są tutaj znacznie. Ale powiem wam szczerze, że jak to będzie tak wyglądać, to ja nie wróżę niczego dobrego pod tym względem. To są bloczki. Ja bym chciał bardziej zrobić z tego patyczki. Chciałbym zrobić patyczki, płomyczki. Dobre, budowanko. Tam kłody sobie pływają. Świetnie. Mała chata z bali. Łóżka z patyków. Narzędzie. Budka dla ptaków, strachy na wróble. Chronienia. Przybudówka. Wieża obserwacyjna. Platformy na drzewie. A nie ma custom budowania? Półka, półka na ścianę, ścieżki. Więcierz. Co to znaczy więcierz? Napiszcie mi w komentarzach, co to znaczy więcierz, bo ja chyba nie wiem. No i no, chyba naprawdę nic innego. Co nie ma, zmień tryb. No to już wiem. Ale jak na przykład zrobić coś? Małe ognisko też wiem, jak zrobić. Łomatko. Dobra, na razie zróbmy sobie po prostu małą chatkę z bali. QR się ładnie to obraca, tak? Gdzie są drzwi? Drzwi są tu. Nasza chatka z bali będzie sobie stała tu. Opa. Rozumiem, że możesz budować ty tak samo, tak? Słuchaj, słuchaj, Kelvin. Kelvin. O, dążaj, wybuduj ognisko, schronienie. Ukończ konstrukcję. No to do roboty, chłopie. Dobra, moi drodzy, ale my się tutaj pożegnamy
Z tego powodu, iż chcę jeszcze ten odcinek wypuścić dzisiaj, w sumie za chwilę. Więc pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a oczywiście Son of the Forest. I jeszcze się zobaczymy i to myślę, że bardzo niedługo znów ta małpa. Dobra, trzymajcie się. Hej, hej.